Cześć, tu Mateusz Kupczak, zapraszam na Kawę Warciarz. Dobra. To pierwsze pytanko. Czy kiedykolwiek spotkał w jednym miejscu tyle swoich imienników, co w Warcie? No zgadza się, w Warcie jest dużo Mateuszy. Aczkolwiek nie mamy z tym problemu, bo każdy ma swoją ksywkę i nie ma takich jakichś spornych sytuacji. Trener woła nas, czy zawodnicy mówimy siebie, do siebie po ksywkach, także jest dużo Mateuszów, ale jakoś dajemy z tym radę. Drugie pytanko. Co wiesz o ekologicznych działaniach klubu? Czy z chęcią wspierasz podobne inicjatywy? To są takie, można powiedzieć, ogólne inicjatywy. Promujemy segregowanie śmieci, promujemy takie ekologiczne rzeczy, jak właśnie pszczoły, ule zakładamy. Ogólnie zachęcamy właśnie do tego, żeby gdzieś tą zieloną energię, tą czystą energię wprowadzać do środowiska i jak wszelkie inicjatywy z tym związane, gdzieś tam sadzenie drzew, żeby to powietrze było czyste. Także kilka tych inicjatyw jest. My o tym wiemy jako zawodnicy i na pewno pod tym się podpisujemy i chcemy jak najwięcej tego reklamować, żeby ogólnie żyło się lepiej i żeby wszyscy na tym skorzystali. No i na pewno będziemy wspierać te wszystkie inicjatywy. Skoro Kawę Warciarz, to pytanie typowo kawowe. Kawa z rana na pobudzenie, przed treningiem, a może przed meczem? No kawka oczywiście przed treningiem i przed meczem to na pewno. Codziennie jedna albo dwie kawki to zawsze właśnie, ale bardziej przed treningami, jak są dwa treningi, to przed jednym i przed drugim. Jeżeli jest jeden trening, to przed pierwszym treningiem, a później druga kawka gdzieś tam po obiedzie, także na pewno z przyjemnością jest to mój jakby gdzieś tam rytuał i piję tą kawę. Najlepszy piłkarz w Ekstraklasie, z jakim grał w drużynie i przeciwko? No myślę, że trochę tych zawodników gdzieś tam przez ten czas, który grałem w Ekstraklasie, się przewinęło. Na pewno dobrym zawodnikiem był Wadis Odzidziałfoe z Legii Warszawa. Robił naprawdę takie, można powiedzieć, dobrą robotę w Legii i dzięki temu odszedł dalej. A z kim grałem, no to teraz mogę pochwalić Łukasza Trałkę, że też można od niego czerpać i na pewno dobry zawodnik i troszkę go podpompuję. Piotrek Grodzki, świętej pamięci, też bardzo dobry zawodnik, z którym grałem jeszcze, miałem przyjemność grać w Tychach. Dużo było takich zawodników, czy w Termalice też się przewijali. Guilherme, tak z lewą nogą, też fajny zawodnik, teraz chyba gra w Turcji. No, troszkę tych zawodników było. Najlepsze wspomnienie związane z Wartą. No to na pewno awans do Ekstraklasy. To było niesamowite przeżycie i gdzieś tam niezapomniane chwile, gdzie taki, można powiedzieć, super okres, super czas dla nas. Zrobiliśmy fajny wynik i te emocje były bardzo duże. To na pewno zostanie na długo w mojej pamięci, bo to był świetny czas. Aczkolwiek w poprzednim sezonie też piąte miejsce, na pewno też super przygoda i oby jak najdłużej te fajne, przyjemne emocje towarzyszyły mi tutaj w Warcie, bo dobrze się tutaj czuję i na pewno same pozytywne wspomnienia mam tutaj z Wartą i z Poznaniem. Gdybyś miał nazwać zeszły sezon w waszym wykonaniu tytułem filmu, byłby to... Byłby to, nie wiem, roller coaster jakiś. Nie wiem, jakbym nazwał ten film. No pasuje tutaj właśnie Mission Impossible. Także może takim tytułem ten poprzedni sezon można by było nazwać, bo osiągnięcie dla nas bardzo duże i myślę, że nikt się nie spodziewał tego, że możemy tak daleko zajść i zdobyć to piąte miejsce, walcząc i bijąc się do końca o te puchary, o czwarte miejsce, także Mission Impossible to by był ten tytuł. Jak się czujesz w Warcie Poznań? Dziękuję i pozdrawiam. No tak jak już wspomniałem wcześniej, dużo pozytywnych emocji, przychodząc tutaj pierwszy sezon w pierwszej lidze, to od razu udało się nam dobrze grać, zrobić awans do Ekstraklasy. Mogłem się do tego mocno przyczynić i do samego końca w tych barażach dużo,
pozytywnych emocji, radość nas wszystkich, gdzieś tam sportowo awans i organizacyjnie, także przez to czuję się tutaj bardzo dobrze. Tak jak mówię, poprzedni sezon też 5. miejsce, czyli na razie idziemy cały czas do góry, do przodu i same pozytywne emocje towarzyszą mi tutaj w Poznaniu. Jak się czuł pan, wychodząc z opaską kapitana na mecz z Jagiellonią? Czułem na pewno większą odpowiedzialność, aczkolwiek zastępowałem na pewno naszego głównego kapitana Bartka Kielibę, bo on jest takim, można powiedzieć, przykładem i takim jedynym naszym głównym kapitanem, a każdy, kto po nim jakby ubiera opaskę, to jest na pewno jego zastępcą. Czułem się dobrze. W poprzednim klubie w Termalce też byłem kapitanem. Starałem się gdzieś tam podpowiadać i dyrygować zespołem. No na pewno jakieś takie większa odpowiedzialność, wyróżnienie, gdzieś taka wewnętrzny bodziec na to, żeby gdzieś tą drużynę prowadzić do zwycięstwa. Która bramka dla Zielonych najbardziej zapadła ci w pamięć? No myślę, że ważne bramki to były bramki na pewno w barażach, gdzie w karnych była duża presja, duże ciśnienie. To na pewno będę pamiętał te bramki do końca życia. Ale też ważną bramką dla mnie było strzelenie na Górniku Zabrze, gdzie mogłem właśnie też jakby cieszyć się z tego, że zbliżałem się na rodzinę mojego syna, także to też była bramka taka, na którą czekałem. Bo czasem tych bramek brakuje, chciałoby się ich strzelać więcej. Musiałem troszkę na to poczekać, żeby się móc się z tego cieszyć. Także tą bramkę też zapamiętam z Zabrzem, że była to bramka taka, która miała podwójne znaczenie i to też na pewno dawała mi wiele radości, że mogłem pokazać, że syn przyjdzie na świat. Z kim w Warcie ma najlepszy kontakt? Myślę, że w Warcie mam kontakt dobry ze wszystkimi. Nie mam takiego jednego swojego kolegi, bo jestem osobą otwartą i towarzyską, także utrzymuję kontakt z całą szatnią i staram się gdzieś tam zawsze towarzyszyć aktywnie w rozmowach i w jakichś tam żartach, także nie mam jednej osoby, jest tych osób mnóstwo, bo jesteśmy taką fajną, zgraną paczką i po prostu tą atmosferę trzeba budować i być zawsze gdzieś tam otwartym i takim towarzyskim. W którym klubie rozwinąłeś się najbardziej? Myślę, że rozwinąłem się najbardziej w Termalice, bo to był taki okres, gdzie byłem młodszym zawodnikiem, robiłem też w Termalice awans z pierwszej ligi za trenera Mandrysza, później robiliśmy utrzymanie. To też na pewno był czas, gdzie mogłem się wiele nauczyć. Aczkolwiek później przyszły takie sezony, lata, gdzie troszeczkę w tym rozwoju stanąłem i można powiedzieć, że teraz w Warcie też można było troszkę odżyć i jeszcze mimo wszystko, mimo starszego wieku, rozwijać się dalej. I to też uważam, że ten okres tutaj był takim ważnym okresem, gdzie można było jeszcze iść trochę do przodu, można było w tej pierwszej lidze zagrać bardziej ofensywnie i strzelić kilka bramek i ten rozwój na pewno też był duży. Co lubisz słuchać przed meczem? Przed meczem lubię słuchać takiej, można powiedzieć, muzyki, która mnie nastraja, taki jakiś przeważnie hip-hop, bo to gdzieś słowa trafiające, motywujące, hip-hop motywujący. Przeważnie raczej taka muzyka, aczkolwiek w szatni puszczamy przed meczem różną muzykę i jakoś tak nie mam, że zamykam się tylko na jeden rodzaj. Nie mam też tak, że za każdym razem słucham muzyki, żeby się nastrajać. I są momenty, gdzie człowiek potrzebuje się bardziej skoncentrować, a są mecze, gdzie po prostu mniej słucham tej muzyki, słucham tylko w szatni i tak też potrafię się skoncentrować do meczu. Jaki był najlepszy moment w karierze? Tych momentów na pewno było dużo, bo i z Termaliką też przeżywałem awans, przeżywałem też utrzymanie, zrobiliśmy górną ósemkę, ale ten najlepszy moment, no to na pewno ten ostatni tutaj, bo jednak z Wartą, jeżeli zrobiliśmy awans, to było takie coś niespotykanego, coś takiego niespodziewanego, gdzie nikt się tego nie spodziewał po nas i w roli takiego szaraczka tej pierwszej ligi udało się nam zrobić coś fajnego, coś wielkiego.
I to na pewno ten moment w karierze był taki podwójny, gdzie można było się z tego cieszyć ze zdwojoną siłą, gdzie właśnie nikt w ciebie nie wierzy, każdy cię skreśla i masz coś do udowodnienia, to wtedy to zwycięstwo, ten awans smakuje podwójnie i to na pewno był, myślę, że najlepszy moment w mojej karierze. Czy posiadasz jakieś treningi indywidualne, oczywiście, gdy nie masz kontuzji? No oczywiście, że teraz piłka nożna cały czas się rozwija i trzeba też rozwijać siebie, robić dodatkowe rzeczy i pewnie, że jeżeli tylko jest na to czas i gdzieś tam siły, to wykonuje się jakieś dodatkowe jednostki treningowe. Swojego czasu też uczęszczałem na jakieś treningi takie indywidualne. Teraz mamy Warcie trenera od przygotowania motorycznego, także wszystko jest monitorowane, wszystko jest gdzieś tam sprawdzane i robione z głową. Jeżeli po prostu czuję w pewnym momencie, że mogę coś zrobić mocniej, coś dołożyć, to wtedy konsultuję się z Tomkiem i robimy jakąś dodatkową jednostkę, ale też dużo czasu poświęcamy na regenerację, na to, żeby tą sprawność, tą gdzieś tam mobilność swoją cały czas poprawiać, czy utrzymywać na dobrym poziomie i to na pewno są treningi dodatkowe, gdzie czy po treningu, czy przed treningiem można zrobić coś dodatkowego. No i oczywiście sam trening, no to jest bardzo dużo i czasem po prostu wystarczy, żeby być w dobrej dyspozycji, w dobrej formie i tych treningów dodatkowo jakoś tak systematycznie nie trzeba dokładać, aczkolwiek na pewno w tygodniu robię dodatkowe rzeczy, tak jak mówię, ale to wszystko jest konsultowane z naszym trenerem od przygotowania motorycznego. Pytanie dla Mateusza. Czy był kiedyś jako widz na meczu Warty? Czy byłem jako widz? No tak, byłem jako widz, jak miałem kontuzję, to byłem wtedy widzem i mogłem zobaczyć kolegów zza szyby i dopingować im, ale tylko wtedy, bo tak to wcześniej, będąc młodym człowiekiem czy zawodnikiem, to nie miałem okazji tutaj kibicować Warcie, bo też ze względu na to, że pochodzę z Żywca, to też odległość daleka do Poznania, to nie miałem nigdy okazji kibicować Warcie. W jakim klubie chciał pan grać w dzieciństwie? W dzieciństwie, w jakim klubie? W FC Barcelonie chciałem grać, na pewno to był mój klub, to była filozofia, która gdzieś tam za mną przemawiała. Granie piłką, utrzymywanie się przy piłce, to było coś, co lubiłem, jak byłem mały. Bieganie z piłką przy nodze, ale będąc młodym, to tych klubów na pewno przewijało się dużo i gdzieś tam się marzyło o różnych klubach i zawsze wiadomo, Barcelona, Real Madrid, czy Manchester, czy Arsenal. Tych klubów było dużo, ale takim głównym to na pewno FC Barcelona, gdzie tam zawsze kibicowałem tej drużynie i lubiłem po prostu jak gra i to był zespół, który był bliższy mojej filozofii i zawsze fajnie się oglądało ich mecze. Sposób na relaks. Teraz moim relaksem jest zajmowanie się moim synkiem. Jest bardzo teraz malutki i trzeba mu poświęcać dużo uwagi, także teraz to jest mój jedyny sposób na relaks. I bardzo się z tego cieszę, że mam taką odskocznię pomiędzy właśnie treningami, pomiędzy meczami. I to jest teraz największy mój zabieracz czasu. I na zabawie z synkiem się teraz koncentruję i tak się relaksuję między właśnie treningami i meczami. Dzięki, to był Kafe Warciarz. Oglądajcie kolejne odcinki. Kibicujcie Warcie. Mateusz Kupczak, pozdrawiam.